There's currently no vaccine. The world economy is being rocked by this strach i lęk towarzyszą nam od samego początku. Pojawiają się w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych. Stanowią nieodzowny element życia społecznego i indywidualnego każdego człowieka. Ale strach i lęk potrafią też paraliżować i zatrzymywać nas w osobistym rozwoju. Czego się boisz? Nowych sytuacji, kiedy do końca nie wiem, jak zakończy się dana sytuacja, albo też czuję lęk przed tym, co jest dla mnie nieznane, nie? A na przykład? Na przykład, kiedy organizuję czy to nowe spotkania, czy w ogóle gdzieś tam podejmuję jakiegoś różnego rodzaju inicjatywy, kiedy wiem, że coś może pójść nie tak, wtedy pojawia się różnego rodzaju lęk, nie? No to prawda, no. A ty czego się boisz? Wiesz co, ja się boję ludzi, którzy gardzą drugim człowiekiem. Bo to są ludzie też bardzo często nieobliczalni. I myślę, że to są tacy ludzie, z którymi bardzo ciężko jest mi rozmawiać, bardzo ciężko jest mi po prostu współgrać, nie? Oni mnie tak w jakimś stopniu też bardzo często blokują. Paraliżują, tak to ładnie brzmi. Nie? Czy wiesz co, no myślę, że ten temat lęku, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, to nie jest obcy nikomu. Każdy z nas przeżywa różnego rodzaju lęki w swoim życiu, nie? No i taki przykład, myślę, dobry, to są akurat maturzyści, nie? Którzy przychodzi co do czego, mają zdać egzamin maturalny i bardzo często mogliby zdać na więcej, a tak naprawdę nie zdają z tego powodu, bo mówią, że był tak wystraszony, sparaliżowany, że jego to stresowało, nie? Jego to zablokowało. Myślę, że nie tylko maturzyści, bo tak obserwując rzeczywistość, czy też spotykając się z różnego rodzaju ludźmi, wielu ludzi spotykamy na swojej drodze, którzy w swojej codzienności, w różnych przestrzeniach, czy to w rodzinie, w pracy, w szkole, przeżywają różnego rodzaju lęki, które powodują, że tak naprawdę zatrzymują się w miejscu, nie chcą iść do przodu, albo też czując się niepewnie w jakiejś tam konkretnej przestrzeni, boją się uczynić krok do przodu. No i tu masz rację, bo myślę tutaj o całej pandemii, w której teraz jesteśmy. Że zobacz, że bardzo często też paraliżuje ludzi, nie? Że zobacz, że ludzie nie wiedzą, co zrobić dalej, nie? Zatrzymuje ich to w taki sposób, że po prostu ich to blokuje, nie? To nie jest takie zatrzymanie, że to jest taki czas refleksji, tylko że wpadają w taki stan, który nie pozwala, tak jak mówisz, nie? Iść im do przodu i się rozwijać, nie? No niepewność powoduje po prostu lęk, nie? Ale to jest właśnie ten lęk, którego trzeba się wystrzegać, nie? To, co słyszymy w Ewangelii dzisiejszej. Ludzie, to jest akurat o tych ludziach, nie? O znakach końców czasu, że ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte, nie? Zobacz, że ludzie zaczną mdleć ze strachu, nie? Czyli zobacz, że będą, tak jak mówisz, nie? Sparaliżowani, ale nie będą wiedzieli, co dalej robić, nie? Ten inny rodzaj lęku związany z naszą wiarą powoduje to, że ludzie chociażby chcieli poznać Pana Boga, to jednak boją się do Niego przylgnąć. Albo jeśli Go już poznają, to wielkość Pana Boga tak ich paraliżuje, że boją się uczynić krok naprzód, mówiąc chociażby tak w odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, czy też postawy, do których wzywa nas Pan Bóg. Tak, i zobacz, że tu jest akurat dosłownie wers dalej. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą. Nie? Zobacz, że ten strach, który tam był, tak naprawdę jest przed Bogiem, który okazuje się w mocy i w chwale, ale który schodzi w obłoku. I dla mnie to jest takie niesamowite doświadczenie, kiedy czytam tę całą historię Mojżesza, kiedy Bóg schodził w obłoku, to wszyscy się chowali twarz, bo się po prostu bali tej chwały, nie? Tak samo jak Mojżesz schodził z góry, to oni chowali twarz, bo widzieli, że ta twarz jego promienieje, nie? I to był ten strach, który jest właśnie spowodowany tym schodzeniem Syna Człowieczego z obłoku. I ponownie przyjdzie, nie? I dlatego człowiek między innymi, tak mi się wydaje, boi się Pana Boga w swojej codzienności ze względu na to, że Pan Bóg jest bardzo blisko człowieka. I tej bliskości człowiek się boi i lęka. A myślę, że dlatego się boi, bo Pan Bóg zna nasze serca, nie? Które niestety czasem nie są zgodne z Jego myślą, nie? Z Jego założeniem tego, co Pan Bóg wobec nas miał. Czytałem chyba już trzeci rok z rzędu książkę pod tytułem Twarzą do ścian, bo jest dla mnie taka osobiście takim podręcznikiem trochę duchowym. Autor opisuje tam 7 rodzajów uwielbienia i mówi tam właśnie o takim uwielbieniu Pana Boga, które wychodzi trochę ze strachu, ale wychodzi właśnie ze strachu takiego związanego z moją małością, z tego powodu, że ja jestem mały, że ja jestem grzeszny, a Bóg jest przede wszystkim ogromny i czysty. Ale to właśnie chodzi, żeby dobrze to zrozumieć, to chodzi przede wszystkim o to, w tym strachu, że to ma prowadzić do uwielbienia przez to, że ja chylę się przed Bogiem i pierwszy krok tego schylenia przed Nim prowadzi mnie do spowiedzi. Nie? Że ja zdaję sobie sprawę z mojej małości, dlatego chcę pójść do spowiedzi, żeby być podobnym do Pana Boga. No, święta Faustyna też miała taką wizję, między innymi w dzienniczku opisała tę sytuację, kiedy Pan Jezus jej pokazał tak naprawdę, kim człowiek sam w sobie jest, kiedy w jego życiu zabraknie Pana Boga. Widziała siebie bardzo zniszczoną, można powiedzieć tak bardzo po ludzku, zdewastowaną i nawet budzącą sobie samej lęk przed sobą, nie? Taki jest człowiek, kiedy w jego życiu nie ma Pana Boga. No czyli tak, biorąc pod uwagę to, że są 2 rodzaje strachu, to możemy powiedzieć, że ten strach przed Panem Bogiem to jest strach, który nie paraliżuje. Bo ten pierwszy strach, o którym mówiliśmy, to jest strach, który paraliżuje, który nas nie rozwija, a ten strach, który jest tu wobec czy względem wielkości Pana Boga, to jest strach, który nas motywuje do tego, żeby stawać się lepszym, ale też inspiruje. A właśnie, ja bym bardziej użył tego słowa, nie? Że jest to ten lęk, strach, który inspiruje do człowieka do tego, żeby odkrywał, żeby przylgnął do wielkości Pana Boga, który nam się objawia. Czyli strach. Ten strach, o którym teraz mówimy, on tak naprawdę nas prowadzi do ufności, żeby odkrywać, no przede wszystkim w Panu Bogu Ojca. Ja bym więcej powiedział, że ten strach jest nawet takim inspirującym do tego, żeby człowiek, poznając objawiającego się Boga, zauważył w nim Ojca, do którego może przylgnąć jako dziecko umiłowane. A ja myślę, że jeśli odkrywamy w Panu Bogu Ojca, to automatycznie jest nam potem o wiele łatwiej przebywać z drugim człowiekiem. Nie? Tak. Amen.